Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu Frankowiczu Działaj.pl. Proszę Państwa, tym razem mamy dla Państwa vloga o rekordzie wyroków frankowych. Na ten rekord czekamy w 2022 roku, ale w 2021 mieliśmy naprawdę wyśmienitą sytuację. Proszę Państwa, najwięcej wyroków frankowych zapadło w 2021 roku. Dlaczego? No bo aktualna linia orzecznicza już się tak naprawdę klaruje i można powiedzieć spokojnie, że 9 na 10 spraw frankowych jest wygrywanych, a może nawet i 99 na 100, ale przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, dlaczego bite są te rekordy? No dlatego, że wcześniej mieliśmy orzecznictwo, które było niepewne. Przypomnijmy, że linia orzecznicza w 2016-17 roku to była sytuacja, w której tylko maksymalnie 25% frankowiczów wygrywało, 75% spraw jednak było przegranych. W 2018 roku ten odsetek trochę się zmieniał. Sądy zaczynały rozumieć coraz bardziej użycie dyrektywy konsumenckiej i zastosowanie jej właśnie w procesie frankowym. I tutaj już ten odsetek to 54% wygranych spraw przez frankowiczów, no ale nadal 46% przegranych. I przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku, który powoduje, że ta linia orzecznicza całkowicie się zmienia. Sądy zaczynają kształtować tą linię orzeczniczą korzystnie dla frankowiczów, co ma się objawiać właśnie w 2020 i 2021 roku. Proszę Państwa, naprawdę to orzecznictwo się poprawia. Też poprawia się dlatego, że tych spraw jest coraz więcej, w związku z tym sędziowie mają coraz większe doświadczenie. Pamiętajmy na przykład, że w 2017 roku liczba złożonych pozwów frankowych to tylko 2100 w ciągu całego roku. W 2018 to 7200. W 2019 już ponad 11 tysięcy. W 2020 roku to 37 tysięcy pozwów już złożonych. To też powoduje, że te rekordy wyroków możemy bić. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Państwo wiedzą, wybrać sąd właściwy dla rozpatrzenia sprawy frankowej to wydział, który będzie się tym zajmował. Czy to sąd według siedziby banku, gdzie tutaj w Warszawie mamy najwięcej siedzib banków w Polsce, no i ewentualnie wydział według właściwości miejscowej, miejsca zamieszkania frankowiczów. To są, mogą być lokalne sądy w całej Polsce. I tutaj warto odnotować, że Ministerstwo Sprawiedliwości, patrząc na istotny wzrost tych pozwów i ilości tych pozwów, postanowiło, że trzeba tutaj działać, bowiem te pozwy od 2019 roku głównie składane były w Warszawie i ilość pozwów jest naprawdę bardzo duża. Rozdzielane to było pomiędzy wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie na ulicy Solidarności i tutaj jest to kwestia bardzo ważna, że Ministerstwo Sprawiedliwości odnotowało, że warto założyć oddzielny wydział wyspecjalizowany, który będzie zajmował się sprawami frankowymi, tak zwany Wydział Frankowy. I on rzeczywiście powstał 1 kwietnia 2021 roku i on rzeczywiście zaczyna kumulować sprawy frankowe w Sądzie Okręgowym w Warszawie. I tutaj warto odnotować, że tu jest 19 sędziów wraz z przewodniczącym i z jego zastępcą, no i w tym wydziale już jest ponad 30 tysięcy spraw, które wpłynęło do sądu w 2021 roku tylko przez te 8 miesięcy. Skupienie spraw frankowych w jednym wydziale, proszę Państwa, to też pomoc dla frankowiczów. Dlaczego? Dlatego, że są to wyspecjalizowani sędziowie, którzy zajmują się sprawami frankowymi, znają te kredyty, wiedzą jak do nich podejść i rozumieją tak naprawdę sytuację i znają postanowienia abuzywne, które powodują, że te umowy należy unieważniać. Tak naprawdę to, że powstał Wydział Frankowy, pomaga również w przyspieszeniu tych spraw. Dlaczego? No dlatego, że na przykład świadkowie są słuchani na piśmie, dlatego, że rozprawy odbywają się zdalnie, dlatego, że część sędziów wydaje wyroki na posiedzeniu niejawnym, również bez przeprowadzenia rozprawy. O tym też Państwa informowaliśmy. I to istotnie przyspiesza rozpatrywanie spraw.
Warto odnotować też, że ten wzrost i rekord wyroków dotyczy również spraw dotyczących unieważniania, bowiem do tej pory, czyli w tych latach 2016, 17, 18, były to wyroki w większości korzystne dla frankowiczów, odfrankowujące. Dlaczego? Dlatego, że to było łatwiejsze do zrozumienia dla sędziów i też takie bardziej sprawiedliwe. Tymczasem już od 2019 roku, po wyroku w sprawie państwa Dziubak, ustalenia nieważności są rzeczywiście liderami w tych sprawach i warto odnotować, 90,5% spraw wygranych przez frankowiczów kończy się unieważnieniem. Tylko 9,5% to są odfrankowienia. Odfrankowienie, czyli zamiana kredytu frankowego na złotowy, ale oprocentowanego jak kredyt frankowy, czyli LIBOR plus marża, od 2022 roku SARON plus marża. Proszę Państwa, to, że jest rekord wyroków frankowych, również świadczy o tym, że banki muszą zakładać coraz więcej rezerw na swoje sprawy. Dlaczego zakładają kolejne rezerwy? No dlatego, że ryzyko związane z tymi procesowe, związane z kredytem frankowym i pozwem w sądzie powoduje, że istnieje duże ryzyko, że taka umowa zostanie unieważniona albo odfrankowiona. I w związku z tym już widzimy, że w tej chwili giełdowe banki założyły rezerw na ponad 15,5 miliarda złotych. To oznacza, że rzeczywiście mają, jest to istotny problem dla banków. Mówi się też, że te ugody spowodują, że będziemy mieli większe rezerwy, dlatego że te ugody również spowodują zwiększenie obciążenia banków. Ugody w takim systemie zaproponowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego będą kosztowały banki 34,5 miliarda złotych. Jeżeli będzie to jednak zmierzało do tego, że będzie to jednak odfrankowienie, zamiana na LIBOR plus marża, no to takie wyroki będą dla banków powodowały jeszcze większe rezerwy i jeszcze większe koszty, bo to aż 78,5 miliarda złotych. Bardziej kosztowne jest unieważnienie umów, bowiem to jest ponad 101 miliardów złotych, wartość takiego unieważnienia. No a w przypadku, kiedy mówi się o tym, że byłoby przedawnienie roszczeń banków, to wartość tych rezerw i tych kosztów to ponad 230 miliardów złotych. Proszę Państwa, jakie są prognozy na 2022 rok? Naszym zdaniem będzie to kolejny rok przełomowy. Będziemy mieli coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów. Pobijemy te rekordowe ilości z 2021 roku. Dlatego zachęcamy frankowiczów do działania. Zachęcamy, żeby frankowicze podejmowali sprawy. Dlatego frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, trzeba działać. Nie ma na co czekać. Nikt za Państwa tego nie zrobi. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.